Jakin przegrał wojnę zanim ona się rozpoczęła. Dlatego, że nie zrozumiał, że historia świata, a w szczególności dla nas historia Kościoła i koniec końców historia każdego z nas, to jest opowieść o Bożym Działaniu. Historia nie jest zbiorem chaotycznych wydarzeń, ale jest odzwierciedleniem tego, jak Bóg działa w historii. I trzeba pamiętać o tym, że Bóg działa, ale również jego przeciwnik, a dokładnie nasz przeciwnik, diabeł. Działa przeciwko temu, aby plan Boży się nie zrealizował. To znaczy, żeby jednak nie doprowadzić ludzi do zbawienia. Wtedy, kiedy wychodzimy z kręgu działania Bożego, wtedy, kiedy decydujemy się na grzech, przegrywamy walkę. I to nie tylko walkę o nasze zbawienie, ale często również walkę o to, o co się staramy w życiu, o szczęście, pojęte tak bardzo po ludzku. Dlaczego? Dlatego, że grzech jest zawsze wyborem jakiegoś zła. I to zło prędzej czy później do nas wróci. A po drugie, dlatego, że Bóg, który działa w historii, dopuszcza na nas takie sytuacje, w której, które mają nas przywołać do, do, do niego z powrotem. Moglibyśmy powiedzieć, przywołać do porządku, ale to nie byłoby cafne sformułowanie. Bóg nie działa jak treser, tylko jak miłujący ojciec. Dlatego też, kiedy przyglądasz się swojemu życiu i widzisz jakieś ruiny. To dobrze jest zapytać samego siebie, czy nie jest przypadkiem tak, że przeoczyłem Boże działanie i jakoś mimochodem wyszedłem z kręgu tego, czego On dla mnie chce. A jeśli jesteś pewien, że to nie jest rodzaj jakiegoś dopustu Bożego spowodowanego Twoim grzechem, to wtedy spójrz na tę sytuację pogodnie, ze spokojem, ponieważ jesteś synem lub córką dobrego Boga. Jeśli On dopuszcza jakieś sytuacje, które są nie po Twojej myśli, to nie robi tego po to, żeby Ciebie jakoś zniszczyć, ale po to, żeby wciągnąć Ciebie w nowy krąg swojego oddziaływania. Jaki i taki, jaki był doświadczeniem Jego Syna i Matki Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy przeżywamy cierpienie bez buntu wobec Boga, możemy towarzyszyć Chrystusowi na Jego drodze. I nasze trudne doświadczenia... Stają się odkupieńcze, to znaczy stają się ofiarą dla kogoś, mogą być jakąś, jakimś źródłem zbawienia dla innych ludzi. Potrzeba tylko tego, żebyśmy je przyjęli z ufnością, że Bóg naprawdę o nas pamięta i nie pozwoli, żeby przeciwnik nas zniszczył. Zakończenie tej Ewangelii jest ciekawe. Posłuchajcie tego zdania. Tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. O co chodzi? Co to znaczy, że On miał władzę, że to było widać, czy to było słychać inaczej niż w tych e, uczonych w piśmie? Myślę, że tu chodzi o wiarygodność. To znaczy, że Jezus nie wypowiadał żadnych słów, które nie miały pokrycia w rzeczywistości jego życia. Jeśli mówił, zaprzyj się samego siebie, to zapierał się samego siebie. Jeśli mówił, miłuj nieprzyjaciół, nieprzyjaciół, to miłował nieprzyjaciół. Jeśli mówił, weź swój krzyż, to brał swój krzyż. Każde jego słowo miało potwierdzenie w czynie. Myśl, słowo, czyn. Jest jedność w jego życiu pomiędzy tymi etapami. Mi się tutaj zawsze przypomina, Obecny teolog Domu Papieskiego, nasz współbrat Dominikanin, ojciec Wojciech Giertych, który mówił takie zdanie na wykładach z teologii, Intencja, decyzja, wykonanie. Nie pozostawaj na samym marzycielstwie, nie pozostawaj na samych deklaracjach, ale przechodź do czynów. To jest akt ludzki, kiedy myśl, słowo i czyn idą razem, harmonijnie. No i tak jest też w miłości. Ważne są czułe słowa, ważne są pieszczoty, no ale przychodzi czas na czyny, które dopiero potwierdzają, czy słowa i pieszczoty były prawdą.